W latach 30. kamery filmowe upowszechniły się w Niemczech. Było to na rękę nazistom. Zwykli ludzie mogli rejestrować własne świadectwa tysiącletniej Rzeszy. Wielu Niemców wprost paliło się do filmowania. Inni woleli zapisywać swoje myśli w dziennikach. Te filmy i notatki spędziły wiele lat na półkach. Dziś wychodzą na światło dzienne. Nowe pokolenia decydują się na rozrachunek z przeszłością. Obraz życia pod znakiem swastyki, jaki wyłania się z tych dokumentów, tchnie początkowo optymizmem graniczącym z pychą. Pod koniec roku 1941 III Rzesza była już jednak o krok od katastrofy. Tradycje bożonarodzeniowe są dla Niemców czymś ważnym. Ten kraj dał światu choinkę i kilka najpiękniejszych kolęd. Święta są czasem dla rodziny, porą niewinnej zabawy, przebłyskiem człowieczeństwa w czasach wojennej zawieruchy. Rodzina burszerów z Berlina wiesza świąteczne dekoracje, kamerę trzyma ojciec rodziny Hans. Tradycja ubierania choinki jest tradycją wspólnotową. To również problematyczne. Oglądając tę czynność w wiadomym kontekście, mam poczucie, że nazizm przywłaszczył sobie dosłownie wszystko. Nasza kultura jest czymś, co nas z nimi łączyło. Ci ludzie wyglądają, jakby udawali zadowolenie, jakby ten film miał specjalnie coś pokazać. It looks like there was a certain purpose somehow to this film. Patrząc na takie pozornie banalne sceny z okresu nazistowskiego, zaczynamy rozumieć, że nawet wtedy nie wszystko obracało się wokół ideologii wojennej, że ludzie wiedli zwykłe życie. I wielu z nich nie pojmowało ściśle politycznego wymiaru wielu swoich codziennych decyzji. Podział ról płciowych. Kobieta szydełkuje, mężczyzna czyta. Kolejka. Wszystko jest pod kontrolą. Ten obraz mówi nam, ludzie mieli pieniądze i było ich stać na takie podarki. Domek z piernika, który budzi ciepłe uczucia w sercu każdego Niemca. Odczuwam dyskomfort, widząc to zadowolenie na twarzach ówczesnych dzieci. Odśnieżanie. Wózek. Pogoda była w tej wojnie ogromnie ważnym czynnikiem, zwłaszcza wtedy, gdy Niemcy poszli na wschód. Latem jest tam pięknie, ale zima jest bardzo surowa. Trudno ją przetrwać, nie mając żywności i węgla. Ukąszenia wojennej bestii zaczęły się dawać we znaki nie tylko narodom Europy Wschodniej i Środkowej, ale też samym Niemcom. A tu nadal widzimy dobrze odżywionych ludzi, mają energię. Dzieci pomagają w odśnieżaniu. Wielu ludzi nadal wygląda zdrowo, ale pogląd cywili na wojnę się zmienia. 50-letni Hans Eggers mieszka w Hamburgu. W lutym 1942 roku jego zapiski dotyczą już głównie żywności i pogody, a nie sukcesów na froncie. Dziś jest minus 40, a nam ograniczono dostawy prądu i gazu. Odżywiamy się coraz gorzej.
Na obiad mamy tylko przemrożoną kapustę i brukiew. Zboże i ziemniaki przemarzły. Część nie została zebrana, bo już jesienią brakowało rąk do pracy. Jesteśmy chudzi jak bezpańskie psy. Dla drezdeńskiego Żyda Wiktora Klemperera zimno i głód są częścią koszmaru codzienności. Klemperer na razie uniknął deportacji dzięki małżeństwu z Aryjką Ewą. Wielu jego znajomych nie miało tyle szczęścia. Przed deportacją cały dobytek zostaje opieczętowany przez gestapo. Wczoraj wieczorem przed wywózką Paul Kreidl przyniósł mi buty. Pasują jak ulał. Moje własne były już w opłakanym stanie. W ostatnim transporcie było wielu starców i chorych. Mało prawdopodobne, by wielu przeżyło podróż. Żydzi w całej Rzeszy czekają na to, co nieuchronne. Jeden Niemiec, mąż półżydówki, postanawia namówić urzędników do zmiany statusu rasowego swojej żony. Helmut Machemer jest też zapalonym filmowcem. By dopiąć swego, musi zdobyć krzyż żelazny pierwszej klasy, odznaczenie, które zgodnie z uchwalonymi przez nazistów przepisami może zapewnić jego rodzinie certyfikat rdzennej niemieckości. Przypadek Machemera to historia przerażonego człowieka, małżonka półżydówki, dla którego jedynym wyjściem jest wyjechać na front i zapracować na odznaczenie. Machemer wierzył, że w ten sposób zdoła uchronić swoją rodzinę. Jednocześnie liczył się z tym, że będzie współwinny rzezi niewinnych ludzi. Jego dywizja trafia na Ukrainę, bierze udział w zaciekłych walkach. Niemcy dopuszczają się też mordów na dziesiątkach tysięcy cywili, w tym na wielu Żydach. Jednym z interesujących aspektów tych nagrań jest ich proweniencja. A zwłaszcza fakt, że lekarz, który był ich autorem, nie musiał iść do wojska, bo był już na to za stary. Zgłosił się jednak na ochotnika, częściowo po to, by ochronić swoją żonę. Nie wiedział, czy jego związek nie zostanie unieważniony. Ostatecznie administracja nazistowska nigdy się do tego nie zabrała. Na Aryjczyków będących w związkach z Żydami wywierano tylko presję, namawiano ich do rozwodu. Tacy ludzie żyli jednak w ciągłym strachu. On uważał się za niemieckiego patriotę, na którego życiu kładzie się cieniem lęk przed tym, że sklasyfikują go jako Żyda albo człowieka powiązanego z Żydami. Doktor Machemer rzuca się w wir pracy. Opatruje rannych, by ocalić rodzinę. To mój ojciec. Podaje narkozę rannemu, który bardzo cierpi. Tę scenę nakręcono zapewne w ciężarówce dla rannych. Widzimy tu młodzieńca z zakrwawioną ręką. Mój ojciec był okulistą, ale rzecz jasna miał podstawową wiedzę z zakresu medycyny ogólnej. Pomógł bardzo wielu żołnierzom. And you see so many helping soldiers. And that is Ranny znowu się uśmiecha. Dobra robota. Pacjent wychodzi, ale już niosą kolejnego. Gdyby ojciec naprawdę wykazał się jako medyk i żołnierz, mógłby otrzymać od Führera tak zwany Gnaden Erlass, czyli dekret łaski. Jego żona i dzieci uniknęłyby wtedy statusu Żydów.
not be treated as Jews. Miałby szansę uratować żonę, półżydówkę i dzieci, w tym mnie. To wszystko emanuje wielkim spokojem. Ci ludzie wyglądają na odprężonych. Historia zbliża się do końca. Na początku maja 1942 roku ojciec dostał swój krzyż żelazny pierwszej klasy. Nie posiadał się z radości. Kilka dni później zginął w swoim samochodzie, gdy jechał do rannych na polu bitwy. Sowiecki nieprzyjaciel miał szczęście. Zdołał trafić go granatem. Śmierć była natychmiastowa. Stało się to w dniu piątych urodzin mojego najmłodszego brata Petera, 18 maja 1942 roku. Drewniane krzyże. To mogiły poległych w walce żołnierzy niemieckich. Po środku stoi dowódca kompanii. Rozmawia z żołnierzami. Teraz widzę, co się dzieje. Oni po prostu żegnają się z zabitymi towarzyszami broni. Tak się złożyło, że zastałem matkę siedzącą za ojcowskim biurkiem. Miała przed sobą czysty arkusz papieru i płakała. Nigdy nie widziałem matki we łzach, więc przeżyłem wstrząs, a ona z rozpaczy waliła pięściami w blat. Nigdy nie zapomnę tej chwili. Zrozumiałem wtedy, że mój ojciec zginął. Machemer zostaje pośmiertnie nagrodzony za swoje męstwo. Jego żona Erna otrzymuje powiadomienie z Kancelarii Rzeszy o uznaniu ją za niemiecką aryjkę. To jedyny taki przypadek, o którym wiadomo. Bardzo doceniam decyzję ojca o tym, by z narażeniem życia chronić żonę i dzieci. To protect his wife and his children. On mógłby się bez trudu rozwieść, zostawić rodzinę. Wielu Niemców tak postępowało. Uważam, że on musiał być bardzo dzielnym człowiekiem i kochającym ojcem, skoro ryzykował dla nas życie. Machemer ocalił najbliższych, nic jednak nie wskazuje, by kwestionował rasistowską nienawiść. Poza tym armia, w której służył, zadawała cywilom niewypowiedziane cierpienia. Just... Nic.
Tylko trupy. Straszne. Zamarznięte trupy. Chyba wystarczy. W listopadzie 1942 roku zaczyna się wielka deportacja drezdeńskich Żydów. Sam Klemperer nie figuruje na liście, ale wśród wywożonych są jego przyjaciele. Deportowani rozmawiają, czekając na pociąg. Zabierają ich do obozu przejściowego w Hellerbergu. Ewa mówi, że to szczyt bez wstydu, bo wywożą ich tak otwarcie. Eisenman opisał warunki w obozie jako katastrofalne. Panuje tam tłok i prymityw, zwłaszcza w latrynach. Prycze są bardzo wąskie. Cieśle, którzy budowali baraki dla polskich jeńców, twierdzili, że w porównaniu z żydowskimi to luksusowe hotele. Nie wiemy, kto nakręcił ten materiał, ale na pewno ktoś na kierowniczym stanowisku. Filmował z góry, z uprzywilejowanej pozycji. Widzimy podpisy na walizkach. Żydom kazano używać imion Sara i Izrael. Żydzi z gwiazdą Dawida. Walizki. Myślimy o Dreźnie jako o tym Bogu ducha w innym mieście, które w lutym 1945 roku całkiem niepotrzebnie zbombardowano. Zapominamy, że była to wylęgarnia nazizmu. Działało tam ponad 130 fabryk i węzeł kolejowy. Miasto bardzo brutalnie rozprawiło się z ludnością żydowską. Strasznie się na to patrzy, rodziny z dziećmi. Chryste, wyraźnie widać tę rozpacz. Patrzę i zastanawiam się, ile jeszcze pożyli. Zabierano im buty. W zamian dostawali prymitywne drewniaki. To byli ludzie gorszej kategorii, nawet nie obywatele. Wyrzutki. Co za groteskowy widok. Sprawdzają, czy nie ma wszy. W Bielefeld i Minden w listopadzie 1941 roku, już 10 dni po pierwszych deportacjach, pojawiły się pogłoski o tym, jaki los spotyka Żydów. Tych zdolnych do pracy wywożono do fabryk odbitych Sowietom. Niezdolnych, ludzi starszych, kobiety, dzieci i chorych, zabijano. To po prostu haniebne. Niemcy tylko patrzą i się śmieją. Żydzi muszą tam stać nago, chłopcy i mężczyźni razem. To dla nich głębokie poniżenie. W ówczesnym społeczeństwie nagość nie była normą. Zwłaszcza ci starsi na pewno czuli się upokorzeni. Drewniaki utrudniały chodzenie. Źle trzymały się nogi. Były zbyt obszerne. Błoto, wilgoć, chłód. Często zapomina się o takich szczegółach, a to naprawdę wstrząsające.
Myślimy tylko o obozach śmierci, a zapominamy o dehumanizacji i poniżeniu poprzedzających wywózkę do obozów. Potworne. Miliony europejskich Żydów żyją w strachu przed dniem, w którym ich nazwisko znajdzie się na liście. Niektórzy się ukrywają, jak Anne Frank z Amsterdamu, najsłynniejsza diarystka tej wojny. Nieco ponad kilometr od jej kryjówki zaszyła się grupka holenderskich Żydów. Kamera filmowa pomaga im walczyć z nudą i rozpaczą. Operatorem jest Harry Swab. Żydzi z gwiazdą Dawida. Pięknie ubrani. Odgrywają rolę. Ta grupka mieszkała w Amsterdamie. Ukrywał ich właściciel kawiarni na parterze. Widzimy tu, jak udają, że wiodą normalne życie. Witają się z gośćmi, dzielą kartki na racje żywnościowe. Tak wygląda normalność tych mieszkańców Amsterdamu, którzy nie muszą się ukrywać. Żyli tam komfortowo. Zaskakuje mnie ich piękna odzież i fryzury, dobry humor, gra w karty, jedzenie. W Europie Wschodniej coś takiego było już wtedy nie do pomyślenia. Wygląda to wręcz normalnie. Chodziło o to, by złagodzić nudę i zapomnieć o tych wszystkich koszmarach. Pora się schować. Pobudka i do kryjówki. And go into your hiding place. So here's an amazing. Niesamowite zdjęcia. Ukryte drzwi, szafa, a za nią skrytka. Druga jest w szafce kuchennej. Za takim panelem. Chcieli się schować przed SS. Pomimo całego humoru i żartobliwej natury tych filmów. Wiemy przecież, że w razie wykrycia grozi im wszystkim śmierć. Oni starali się żartować, udawać, że wszystko gra. A jednak widać po ich twarzach, że wiedzą, co jest grane. Czapka z datą. 1942-43. Kto wie, jak długo mieli się jeszcze ukrywać? Wesołość jest tylko pozorna. Naśladują hitlerowskie pozdrowienie. Pią z tych oszalałych idiotów, którzy poszli za Hitlerem, jak nakręcane lalki. Zdjęcie Hitlera. Niesamowity materiał. W kwietniu 1943 roku Żydzi ukrywający się nad Café Alcazar zostają wydani przez holenderskich kolaborantów Gestapo. Tylko dwie osoby widoczne na filmach Swaba unikną aresztowania. Niemcy płacą kolaborantom za każdego zdradzonego Żyda. Dla przywódców Rzeszy to przełomowy moment. Pora, by naród niemiecki dowiedział się prawdy. W marcu 1943 roku Goebbels opisał w dzienniku swoją rozmowę z Göringiem. Obaj zgodnie uznali, że Niemcy powinni wiedzieć o tym, co dzieje się z Żydami. Wtedy zrozumieją, że mosty zostały spalone. Pisał, społeczeństwo, które nie ma odwrotu, będzie walczyć z jeszcze większym fanatyzmem.
Fanatyczna wytrwałość była dla Goebbelsa podstawowym kryterium sukcesu w wojnie aż do samego końca, do roku 1945. Gdy Goebbels wygłaszał swoje przemówienie w Pałacu Sportu, cywile niemieccy byli już świadomi powagi sytuacji w kraju. Na początku wojny naloty brytyjskie nie spowodowały większych szkód, ale w roku 1943 wyraźnie się nasiliły. Władze powołały pod broń roczniki 1926 i 27 15-16-letnich chłopców. Ci małoletni żołnierze pochodzą spod Lipska. Zdjęcia nakręcono w maju. Wehrmacht uznał początkowo, że dzieci będą mniej wydajne od dorosłych. Na miejsce 70 pełnoletnich przydziela się więc setkę chłopców. Ci okazują się jednak pełni werwy. Wkrótce personel baterii przeciwlotniczych składa się już wyłącznie z nieletnich. Te dzieci przeżyją prawdziwy Armagedon. Naloty bombowe na Hamburg były najgorszymi, do jakich doszło w całej historii świata Zachodu. Kolorowe nagranie płonącego domu. Pod koniec lipca 1943 roku w Hamburgu zginęło 42 600 osób. 3,5 tysiąca ciężkich bombowców zrównało z ziemią 80% drugiego co do wielkości miasta w Niemczech. Po prostu straszne. Strażacy próbują gasić pożar. Anglicy przeżywają bombardowanie East Endu, ale w porównaniu z tym było ono niczym. To wyjątkowy materiał autorstwa Hansa Brunswiga, przedstawiający burzę ogniową w Hamburgu. Obraz wykorzystano jako dowód zbrodni popełnionych na niemieckich cywilach, nie tylko przez RAF, ale też lobby żydowskie działające w Waszyngtonie i Londynie. Goebbels nazwał to żydowskim atakiem terrorystycznym. Twierdzenie, że naloty były aktem terroru, znalazło ostateczne potwierdzenie właśnie w przypadku Hamburga. Oszołomieni mieszkańcy uciekali z miasta w odkrytych wagonach, a potem opowiadali, co widzieli. Hamburg miał 1 200 000 mieszkańców. Uciekło 800 tysięcy. Wypalona skorupa. Absolutna ruina. To tak, jakby zniszczyć 80% Manchesteru. Coś kompletnie niewyobrażalnego. Uchodźcy stoją oszołomieni, siedzą na skrzynkach, zostali z niczym. Człowiek z zabandażowaną głową, ciężarówki, niesamowite. Prawdziwy eksodus. Jak sobie z czymś takim poradzić? Strefa trupów. Makabra. Widać bardzo wielu zabitych. Sprawę od razu skrajnie upolityczniono. Ludzie zaczęli pytać, dlaczego nam się to przydarzyło?
Mówiono nie tylko o brytyjskich nalotach, ale też o odwecie za to, co robiono Żydom. Był to efekt działania państwowej propagandy, która od wiosny 1943 roku maglowała temat zagranicznego lobby żydowskiego, które rzekomo przejęło kontrolę nad gabinetami Churchilla i Roosevelta i forsuje działania wojenne przeciwko Niemcom. Mówił o tym Goebbels, powtarzał to Göring. Kilka miesięcy po nalotach na Hamburg Göring wygłosił słynne przemówienie, powiedział wtedy: nie sądźcie, że jeśli nas pokonają, będą oddzielać nazistów od nienazistów, tych, którzy nas popierali od tych, którzy byli nam przeciwni. To nie wojna światowa, lecz wielka wojna ras. Hamburg został zniszczony. Wygląda jak po trzęsieniu ziemi. Atak był bardzo brutalny. Nieznośne gorąco sprawiło, że ludzie wychodzili z piwnic i ginęli od deszczu bomb fosforowych. Na ulicach zalegają spalone trupy. W piwnicach też są tysiące zwłok. Ci ludzie zginęli od ognia, udusili się lub zostali zmiażdżeni. Hamburg przestał istnieć na wiele lat. Komendant Straży Pożarnej chciał nie tylko uwiecznić ogrom zniszczeń, ale też pokazać Niemcom, że i oni stali się ofiarami. To, co Niemcy zrobili Żydom, było ewidentnie naganne moralnie i nie stanowiło powodu do dumy. A jednak o tym rozmawiano. Naloty alianckie były kojarzone z zagładą Żydów. Potępiano je jako coś absolutnie nie do przyjęcia. Skutecznym chwytem retorycznym okazały się słowa o aktach żydowskiego terroru, o tym, że w żaden inny sposób nie można wyjaśnić losu cywili w Hamburgu. Dopiero po tych niebywale intensywnych nalotach bombowych wiosną i latem 1943 roku Niemcy zaczęli postrzegać siebie samych jako uwikłanych w błędne koło zniszczenia. Poczucie krzywdy odwraca uwagę milionów Niemców od wyrzutów sumienia spowodowanych Holokaustem. Na półmetku wojny statystyczny robotnik niemiecki z Hamburga lub Berlina miał już bardzo silne poczucie zagrożenia i niedoli. Codzienna walka o byt prawdopodobnie zaprzątała umysły tych ludzi na tyle, że pozostawali oni w dużej mierze obojętni na los Żydów. Wielu z nich, jeśli w ogóle się nad tym zastanawiali, nadal wierzyło w antysemickie stereotypy, na których się wychowali. Myśleli: Żydzi sami sobie zasłużyli, a poza tym wyjdzie nam to na dobre, bo przecież możemy teraz zagarnąć ich dobytek. To była istotna kwestia. Deportowani Żydzi zostawiali wartościowy majątek. Zwykli Niemcy mogli na tym skorzystać. Zabrać meble, zająć mieszkanie lub dom. Wyobrażam sobie, że dominowała postawa typu: nie obchodzi mnie to, dość mam własnych problemów, a z Żydów i tak nie było pożytku, więc dobrze, że ich już nie ma. W roku 1944 kręcenie amatorskich filmów nie jest już mile widziane, ani w ogóle możliwe. Jednak nawet teraz w okupowanej Europie zachowały się enklawy normalności. Fernand Bignon nakręcił ten film pod Thierville w Normandii. Należał do ruchu piktorialistów,
Uważał fotografię za formę sztuki. Na francuskim wybrzeżu Atlantyku żyło się dość wygodnie, zwłaszcza Niemcom. Są tam żyzne pola uprawne, a w roku 1944 system transportu był kompletnie zdewastowany. Brakowało paliwa, nie kursowały więc ciężarówki. Żywność nie była wywożona do Paryża i innych miast. Niemcy nad Atlantykiem odżywiali się znacznie lepiej niż ci, którzy zostali w kraju. Poza tym niewiele się tam działo. Kto nie miał pecha i nie stacjonował w Normandii, ten nie miał się czego obawiać. 90% regionu nigdy nie zaznało walk. Tamtejsi Francuzi również nie głodowali. Żywności było pod dostatkiem. Wprawdzie w porównaniu z Niemcami byli ludźmi drugiej kategorii, ale żeby tam przetrwać, wystarczyło się nie wychylać. Aż do początku czerwca 1944 roku w Normandii też nie było źle. Region został odcięty od pozostałej części Francji. Wprawdzie był okupowany, ale jak już mówiłem, wystarczyło się nie wychylać. W interiorze kraju rósł jednocześnie w siłę ruch oporu. Ludzie dostrzegli bowiem światełko w tunelu. Wielu młodych mężczyzn uchylało się od robót przymusowych w Niemczech i przyłączało się do partyzantki, do ruchu oporu. Młodzi mężczyźni nie mieli wtedy łatwo, ale wszyscy inni musieli tylko postępować roztropnie. W czasach, w których Niemcy zagarniali całą żywność dla siebie, Normandia miała jej nadwyżki z powodu braku możliwości wywozu. Była więc naprawdę dobrym miejscem do życia. W kwietniu 1944 roku na wybrzeże przybywa grupka żołnierzy. Jo Dams służy w pułku powietrzno-desantowym. Jego oddział ma zasilić obronę wału atlantyckiego. Pozycje zbudowano tak, że nawet na stojąco byliśmy dobrze zamaskowani i osłonięci drewnem oraz ziemią. W maju powiedziano nam, że feldmarszałek Rommel ma przeprowadzić u nas inspekcję. Byliśmy przejęci perspektywą przełamania rutyny. Cieszyliśmy się na myśl o spotkaniu z taką osobistością. Byliśmy gotowi odpowiadać na pytania. Rommel przeszedł jednak obok nas, jakby go coś gnało. Ledwie zdążyliśmy go zobaczyć. Miał tego dnia masę pracy. My byliśmy tylko pierwszym przystankiem. Jo Dams i Binionowie nie wiedzą, że lada chwila znajdą się na linii frontu. Pomimo kamuflaży odwiedziły nas dziś samoloty Królewskich Sił Powietrznych. Dwukadłubowe maszyny najnowszego typu o cechach właściwych myśliwcom i sile rażenia bombowców. Przeleciały nad nami na małej wysokości. Widzieliśmy, jak otwierają do nas ogień z karabinów w dziobie i rakiet na skrzydłach. Uratowaliśmy się, padając na wiodącą przez zagłębienie ścieżkę. Później dowiedziałem się, że był to postrach piechoty, samolot Lightning produkcji firmy Lockheed. Rodzina Binionów też uwieczniła samoloty P-38 Lightning. 6 czerwca 1944 roku Jo Dams okopał się 8 kilometrów od plaż, na których lądują alianci. Jego oddział usiłuje zatrzymać inwazję. Żołnierze nie mają czasu kręcić filmów, ale oficjalna kronika uwiecznia jego oddział podczas rozpaczliwej bitwy. Oddział Damsa liczył 4600 żołnierzy. Normandię,
opuści 500. Fernand Bignon jest w Thierville i raz jeszcze uruchamia kamerę. Ukradkiem filmuje odwrót żołnierzy niemieckich. Po 4-letniej okupacji wreszcie nadeszło wyzwolenie. Fernand Bignon nie musi się już ukrywać. Stoi wraz z rodziną na poboczu. Brytyjczycy są witani kwiatami. Inwazja aliantów wywołała w Niemczech nową falę propagandy. Ale Hans Eggers już jej nie dowierza. Zaczęła się długo wyczekiwana inwazja od Zachodu. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem sztabu, nieprzyjaciel zostanie unicestwiony. W Normandii szaleje bitwa. W nocy z 15 na 16 czerwca rozpoczęliśmy naloty odwetowe na południe Anglii i Londyn. Zrzucamy nowe bomby wysokowybuchowe. Oba te zdarzenia od dawna nam zapowiadano. Choć wielu powątpiewało, przepowiednie się ziściły. Jaki odniosą skutek? Wiktor Klemperer jest jednym z garstki Żydów, którzy zostali jeszcze w Dreźnie. On też przygląda się inwazji. Liczy jednak na coś innego niż Eggers. Anglicy są w Normandii już 3 dni i dotarli pod Caen i Bayeux. Samolądowanie zakończyło się powodzeniem, ale pytanie co dalej? Nie mam już na nic nadziei. Nie wyobrażam sobie nawet, że dożyję końca tych męczarń, tej wieloletniej niewoli. Te ujęcia nakręcone na północny wschód od Berlina są jednymi z ostatnich po stronie niemieckiej. Ich autorem jest dokumentalista Gerhard Garms. Garms wie, że nie trafią one już do kinowych kronik. Ten materiał jest jego epitafium dla konającego reżimu. Starcia Sowietów z Niemcami w rejonie Odry były ostatnimi przed atakiem na Berlin. To bardzo ciekawa kwestia, dlaczego Niemcy walczyli tak długo. Było kilka przyczyn, przede wszystkim żelazna wola Führera, który nadal miał przemożny wpływ na ludzi. Dla Niemców była to ostatnia rozpaczliwa próba zatrzymania pochodu Sowietów na Berlin. Ten chłopiec może nie mieć jeszcze 14 lat. Co za tragedia. Do wojska wcielano już dzieci i starców. Himmler powołał do życia tak zwany Volkssturm, formację, w której skład wchodzili chłopcy oraz mężczyźni po 50 lub 60. Druga sprawa, jaki oni mieli wybór? Mogli walczyć i liczyć na jakąś ugodę. Alternatywą był Armagedon, koniec świata, jaki znali, zniszczenie i klęska, hordy czerwonoarmistów nadciągające ze wschodu. Tragedia.
Niemcy nie rezygnowali z powoływania pod broń dzieci i innych. Brali, kogo się dało. Wielu z tych chłopców nie miało nawet mundurów, tylko opaski na ramię. I jeszcze ci starcy, w zasadzie niezdolni do walki. To sama końcówka wojny. Niemcom brakowało paliwa i amunicji. Liczyli każdy oddany strzał i każdy przejechany kilometr. Nie mogli już marnować ani ludzi, ani zasobów. Trzecią przyczyną był swoisty fanatyzm. Fanatyzm części ludności, tych, którzy zamierzali walczyć do końca i przymusić do tego wszystkich innych. Dochodziło do tego, że SS-mani pół godziny przed nadejściem aliantów rozstrzeliwali Niemców, których uznali za zdrajców. Kompletny bezsens. Walka trwała tak długo z powodu kilku czynników. Najważniejszym był strach. Strach przed tym alternatywnym rozwiązaniem. Hans Eggers nie ma żadnych złudzeń. Berlin lada chwila upadnie. Rzesza w 85% znalazła się w rękach wroga. Opór nie znaczy już nic, jest bezużyteczny. Roku Wiktor i Ewa Klempererowie zostają przygarnięci przez wiejską rodzinę pod Monachium. Dobrze nam znany huk artylerii rozległ się nagle bardzo blisko nas. Ewa słyszała nawet świst pocisków. Schroniliśmy się w kącie kuchni. To miejsce wydawało nam się najbezpieczniejsze. Broniła się jeszcze ostatnia grupka Niemców. Potem i oni uciekli. Amerykanie przetoczyli się przez wieś i oto wojna była już za nami. Klemperer zmarł w roku 1960 w wieku 78 lat. Jego dzienniki wydane w roku 1995 wywołały sensację. Hitler marzył o stworzeniu imperium. Namawiał rodaków, by filmowali, co się da. Te materiały miały być oglądane wyłącznie przez zwycięskich Niemców. Zamiast tego stały się kroniką upadków, otchłań. Alianci oprowadzają niemieckich cywili po obozach, by pokazać im, jakie zbrodnie popełniano w ich imieniu. Zwiedzającym towarzyszy kamera filmowa. Jednorazowa konfrontacja z ludobójstwem to za mało. Te obrazy muszą przetrwać dla potomnych. Po odkryciu obozów alianci ujrzeli straszne sceny, efekt masowych mordów i niedożywienia. Byli pod przemożnym wrażeniem i postanowili zafundować miejscowym konfrontację z rzeczywistością. Chcieli też to wszystko uwiecznić. Być Niemcem, patrzeć na kolumnę ludzi idących na stację kolejową i wiedzieć, że oni już nie wrócą. To jedno. Skonfrontować się z tym, jaki los stał się udziałem tych ludzi po wywózce, to całkiem inna sprawa. Niemcy wiedzieli dużo, nie byli jednak świadomi tego wszystkiego, co działo się w obozach. Należało ich więc uświadomić. Wersja polska, SDI Media Polska. Tekst Piotr Lubczyński. Czytała Danuta Stachyra.